W artykule Polska jest największym więzieniem Europy. Piotr Wójcik napisał, że oficjalnie polskie więzienia nie są przepełnione. Ich zaludnienie stabilnie utrzymuje się na poziomie nieco ponad 90%. Wskaźnik ten uzyskano jednak dzięki temu, że na osadzonego mogą przypadać co najmniej 3 metry kwadratowe, a w szczególnych przypadkach można to minimum ograniczyć do 2 metrów. Powierzchnia życiowa skazanych jest więc klaustrofobiczna. W marcu tego roku wiceminister sprawiedliwości przyznała, że więzienia są przeludnione, a powodem jest przede wszystkim surowość prawa i polityka poprzedniego rządu, zgodnie z którą za wszystkie przestępstwa należy karać więzieniem. Poinformowała też, że zgodnie z jej wcześniejszą deklaracją do końca stycznia zlikwidowano wszystkie 580 cel w Polsce, w których przebywało powyżej 10 osadzonych. Nie ma zatem wątpliwości co do tego, że sytuacja więziennictwa w naszym kraju nie jest dobra. Nie tylko dla osadzonych, ale także, a może przede wszystkim, dla pracujących tam funkcjonariuszy. Dzisiejsza historia to opowieść o tym, że ludzka wytrzymałość ma swoje granice. I choć z jednej strony można próbować to zrozumieć, to jednak z drugiej trudno oprzeć się wrażeniu, że wciąż w kwestii odpowiedzialności prawnej istnieją równi i równiejsi. Zakład karny w Sztumie został wybudowany kilkanaście kilometrów od Malborka. Od 1984 roku funkcjonuje jako więzienie dla dorosłych mężczyzn, recydywistów. Utworzono w nim 3 główne oddziały. Pierwszy dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej. Drugi typu półotwartego oraz trzeci, terapeutyczny, przeznaczony dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Kiedy w 1910 roku rząd pruski zadecydował o budowie placówki, miała być ona przeznaczona dla 400-500 więźniów. W okresie stalinizmu, w latach 1949-1953, więzienie było jednak znacznie przepełnione, a w 501 celach mieściło się do 6000 osadzonych. Obecnie swoją karę odsiaduje tu ponad 1000 skazanych. Kompleks zbudowany jest z 4 centralnie połączonych skrzydeł i przypomina krzyż, przez co wielu więźniów nazywa go po prostu krzyżakiem. Do cel wchodzi się z korytarza, a ten zabezpieczony jest specjalną siatką, aby żaden z więźniów mieszkających na wyższych piętrach nie zdołał wyskoczyć lub kogoś zepchnąć. W skrzydle A, położonym najbliżej bramy głównej, znajdują się biura. To tutaj, w 2011 roku, swoje obowiązki wykonuje dyrektor Andrzej G., który zdecydowanie różni się od swojego poprzednika. Do 2005 roku placówką kierował bowiem pułkownik Tadeusz Buber-Bobrowiecki, który był raczej zwolennikiem twardych metod zarządzania. Wypowiadający się anonimowo w dużym formacie Gazety Wyborczej pracownicy więzienia wspominają go w następujący sposób. Wszystkich twardo trzymał za mordę. I więźniów, i podwładnych. Człowiek się pocił, gdy stał przed nim na baczność. W więzieniu był porządek. Wszystko chodziło jak w zegarku. Bobrowi nikt nie podskoczył. Niejeden dostał zdrowy wycisk. Te przywołujące na myśl PRL metody nie były jednak zgodne z wizją współczesnego więziennictwa, jakie władze chciały budować po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Następca dyrektora miał być więc zupełnie inny. Kiedy podpułkownik Andrzej G. objął stanowisko, opinie były podzielone. Mężczyzna ukończył psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zarządzania jednostkami penitencjarnymi. Swoją drogę zawodową w służbie więziennej rozpoczął w 1987 roku. Przez 6 lat pracował jako psycholog,
ale to był dopiero początek jego kariery. Po tym okresie objął stanowisko kierownika oddziału odwykowego w Sztumie, a w 2002 roku został dyrektorem aresztu śledczego w Elblągu. 3 lata później podjął się roli dyrektora zakładu karnego w Sztumie. Pracownicy wspominają. Gdy tylko został dyrektorem całego więzienia, od razu pojawiły się komentarze, że sobie nie poradzi. On był zbyt porządny, po prostu dobry facet, miękki. A tu było trzeba kogoś w rodzaju Bobra. Prawda o więzieniach dla recydywistów jest banalnie prosta i składa się z 3 słów. Nie ma żartów. Bardzo źle, jeśli komuś się wydaje, że może być inaczej, to znaczy po ludzku. Opinie Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie na temat pracy nowego dyrektora są jednak pozytywne, a na listopad 2011 roku planowany jest jego awans na pułkownika. Nie oznacza to jednak, że kierowanie zakładem karnym przychodzi mężczyźnie łatwo. Więźniowie nie są pokorni, narzekają właściwie na wszystko. Nie odpowiada im jakość jedzenia, opieki medycznej czy nawet standard celi. A że świetnie znają swoje prawa, to regularnie wysyłają skargi. Niektórzy są w tym prawdziwymi ekspertami. Do rekordzistów należy osadzony w Sztumie od 2010 roku, pochodzący z Łodzi 66-letni Józef, który właściwie całe życie spędził w kryminale. Należy do tych bardziej agresywnych. Pierwszy raz za kratki trafił w wieku 19 lat, a od tego czasu konsekwentnie kolekcjonował kolejne wyroki. Jego ciało niemal w całości pokryte jest tatuażami, a podstawowymi słowami używanymi w codziennej komunikacji są wylewające się z niego wulgaryzmy. Kilku funkcjonariuszy postanawia zareagować. Wspólnie piszą doniesienie do prokuratury rejonowej w Kwidzynie, w którym zgłaszają znieważenie funkcjonariusza publicznego w czasie służby przez uciążliwego i agresywnego więźnia. I choć postępowanie zostaje wszczęte, to ze względu na stwierdzoną przez psychiatrów niepoczytalność osadzonego jest on właściwie bezkarny. Ale dyrektor więzienia wydaje się cierpliwy. Wytrwale znosi kolejne obelgi i stara się reagować na skargi. Choć więzień może jeszcze chodzić, to skarży się na paraliżujące bóle kręgosłupa, więc mężczyzna na koszt sztumskiej placówki organizuje dla niego wózek inwalidzki. Niewiele to jednak zmienia. Niewzruszony skazany wysyła kolejne skargi, a każdą z nich kończy wymownym zdaniem. Wszystko to dzieje się za wiedzą i zgodą dyrektora Andrzeja G. Nadchodzi 9 października 2011 roku. Jest niedziela, a Polska żyje wyborami parlamentarnymi. Dyrektor zakładu karnego ma dziś wolne, ale mimo tego wychodzi z domu, zostawiając swojej żonie krótki liścik, a następnie pojawia się w pracy. Jak zwykle wyróżnia się spośród innych swoim eleganckim ubiorem. Ma nieco ponad 50 lat, jest szczupły i szpakowaty. Wszyscy wiedzą, że lubi jasne marynarki i koszule, a jego wizerunek jest spójny z wyważonym i spokojnym zachowaniem. Jego nieplanowana obecność zaskakuje strażników, ale ich zwierzchnik wydaje się rozluźniony i wręcz zaraża dobrym nastrojem. Mówi pracownikom, że chce zrobić obchód. Odwiedza kolejne cele i pyta osadzonych, jak mija im dzień wyborów i czy już zagłosowali. Następnie mówi funkcjonariuszowi, że chce porozmawiać sam na sam z więźniem z celi numer 46. To pomieszczenie dwuosobowe. Dyrektor prosi jednego z osadzonych, aby opuścił celę i odszedł nieco dalej i nie podsłuchiwał. W środku zostaje niepełnosprawny, poruszający się na wózku inwalidzkim Józef, samozwańczy król więziennych skarg. Andrzej G. przymyka drzwi, wyciąga kuchenny nóż z 15-centymetrowym ostrzem i wymierza Józefowi kilka ciosów. Mężczyzna się wykrwawia. Po kilku minutach czekający poza celą współwięzień ofiary zauważa wychodzącego z niej dyrektora. Wraca więc do środka, ale od razu zwraca uwagę na leżącego we krwi Józefa oraz pozostawiony na łóżku nóż. Chwilę później podpułkownik w poplamionych krwią ubraniach wchodzi do swojego gabinetu i zwraca się do podwładnych mówiąc: proszę wysłać faks ze zdaniem, dyrektor zabił więźnia.
Jeden ze strażników najpierw częstuje mężczyznę herbatą i dopytuje, co się stało. Zwierzchnik wydaje im się nieobecny i jakby nie do końca świadomy tego, co się dzieje. Na pytanie, czy potrzebuje psychologa, odpowiada, że sam jest przecież psychologiem. Funkcjonariusz mimo wszystko postanawia wezwać specjalistę oraz zadzwonić do córki swojego przełożonego, która jest terapeutką. Kobieta pojawia się na miejscu po kilkunastu minutach, a ojciec również jej mówi bez najmniejszego zawahania, że zabił skazanego. Dalej nie chce rozmawiać, ale psycholog zaczyna pytać mężczyznę o jego ukochaną zieloną herbatę. Podpułkownik na chwilę się rozluźnia, opowiada o rodzajach, sposobach parzenia. Po chwili zmienia temat i mówi, że jego żona również jest terapeutką, ale już chyba nie żyje, bo i ją zabił. Prosi, by przekazano, że schował nóż pod marynarką i strażnik nie jest niczemu winien. Kiedy psycholog pyta, czy czegoś się boi i czy bierze jakieś leki, mężczyzna odpowiada i stopniowo wpada w stan euforii, mówiąc: mogę bać się tylko głosów. Są przerażające. Przepraszam, może moje wypowiedzi nie są logiczne. Jakoś trudno mi się teraz skupić. Leki mi już nie pomagały. Ale już nic nie muszę. Jestem wolny. Nie muszę się już kontrolować. Zabiłem i dostanę dożywocie. Będę idealnym więźniem. Pomogę funkcjonariuszom i skazanym. Będę pracował w radiowęźle, puszczał skazanym muzykę. Jazz. Uwielbiam jazz. Nareszcie będę miał czas na książki. Nadrobię wszystkie zaległości. Może dostanę pracę w bibliotece? Fantastycznie. Zawsze wiedziałem, że mogę żyć w celi. Wreszcie nie muszę być psychologiem, dyrektorem. Głosy zaraz odejdą i już nigdy nie będą mi przeszkadzać. Tylko muszę trochę odpocząć. Rozpromieniony mężczyzna zaprasza psycholog do celi, gdy tylko w niej posprząta i wstawi kwiaty. Po tragicznych wydarzeniach na miejscu natychmiast pojawiają się też oficerowie Centralnego Zarządu Służby Więziennej, którzy szczegółowo sprawdzają, czy funkcjonariusze prawidłowo pełnili służbę. W raporcie można przeczytać, że wszystkie ustalenia wskazują, że zachowanie dyrektora było całkowicie nieracjonalne. Jego przyczyną mogły być kłopoty psychiczne, jednak to ustalą biegli. Nie można było tego przewidzieć. Dyrektor już z racji swego stanowiska jest dla podwładnych osobą najwyższego zaufania. Nie złamano żadnych procedur, nie stwierdzono błędów ani zaniedbań w postępowaniu funkcjonariuszy, zwłaszcza takich, które mogły przyczynić się do tego, że wydarzył się taki dramat. Także już po tym zdarzeniu wszyscy zareagowali prawidłowo. Rannego osadzonego starano się reanimować, natychmiast powiadomiono też organy ścigania. Ze względu na stan zatrzymanego do przesłuchania dochodzi dopiero dwa dni po zabójstwie. Zawieszony w obowiązkach dyrektor więzienia przyznaje się do winy, ale odmawia składania wyjaśnień i nie odpowiada na pytania śledczych. Domagającym się komentarza dziennikarzom wyznaje, że nie wiedział, co robi i nie był tego świadomy. Andrzej G. zostaje zatrzymany i umieszczony w areszcie śledczym w Szczecinie. Zaniepokojeni słowami na temat żony funkcjonariusze sprawdzają, czy z kobietą wszystko w porządku. Swietłana G., znana w mieście psychoterapeutka, jest cała i zdrowa. Okazuje się, że mąż zostawił jej liścik o treści: podaję ci kod PIN do karty, weź pieniądze, przepraszam, głosy w głowie każą mi to zrobić, was nie mogę skrzywdzić, oni wszyscy chcą mnie zabić. Andrzej. Dokumentacja wskazuje jednak na to, że miesiąc przed zabójstwem podpułkownik przeszedł badania profilaktyczne, w tym psychologiczne, które potwierdziły jego zdolność do pełnienia służby. Raport z kontroli przeprowadzonej w zakładzie karnym w pierwszej kolejności zostaje przekazany ministrowi sprawiedliwości Krzysztofowi Kwiatkowskiemu. Nie brakuje bowiem pytań, jak to możliwe, by dyrektor wszedł na teren więzienia z nożem i pozostał sam na sam z osadzonym w celi. Jednak już na drugi dzień po zabójstwie generał Włodarski opiniuje, że w Sztumie nie popełniono żadnych błędów. Andrzej G. zgodnie z przepisami nie został skontrolowany na bramie zakładu karnego, a oddziałowy miał obowiązek wpuścić go na teren oddziału i do celi, aż wreszcie pozostawić sam na sam ze skazanym. Prokuratura nie potrafi ustalić, dlaczego dyrektor wybrał na ofiarę właśnie Józefa.
Niepełnosprawny mężczyzna odsiadywał wyrok za liczne kradzieże. Planowano przenieść go do szpitala psychiatrycznego. Owszem, był uciążliwy i notorycznie pisał skargi na dyrektora, ale nie był jedyny. Takie praktyki były wśród osadzonych powszechne, a jednak zginął właśnie on. Pojawiają się świadkowie, którzy potwierdzają, że faktycznie były jakieś sygnały świadczące o tym, że z zatrzymanym dzieje się coś niedobrego. Dyrektor aresztu śledczego w Elblągu opowiada: w 2008 roku wróciłem do pracy w więzieniu w Sztumie. Zostałem tam kierownikiem działu penitencjarnego. Wiele lat wcześniej Andrzej był w Sztumie moim przełożonym na oddziale terapeutycznym. Zauważyłem, że przez te lata się zmienił. Zawsze był introwertykiem, ale stał się jeszcze bardziej małomówny. Myślami był gdzie indziej. Nasze rodziny się przyjaźniły i kilka tygodni przed zabójstwem byliśmy razem na wakacjach w Chorwacji. Andrzej skarżył się, że miewa dziwne stany. Ściskało mu żołądek, nie mógł tego znieść. Brał lek na nerwice i stany depresyjne. Po wakacjach poprosił, abym do niego przyjechał. Mówił, że ma myśli samobójcze. Lekarstwa już mu nie pomagały. Powtarzał, że piec nie grzeje i to go przerosło, bo nie potrafi zadbać o ciepło w domu. Sugerowałem, żeby poszedł do lekarza lub pojechał do ośrodka w Cieplicach i wypoczął. Zadzwoniłem jeszcze następnego dnia. Prosiłem, by zmienił leki, bo przeczytałem na ulotce, że ten, który zażywa, może powodować stany lękowe. Później słyszałem, że Andrzej rozmawiał z dyrektorem okręgowym służby więziennej w Gdańsku. Tłumaczył, że nie chce tego wyjazdu. Nie wiem, co powiedział dyrektor, ale Andrzej zrozumiał, że ma jechać. Prokuratura zleca obserwację psychologiczno-psychiatryczną, do której dochodzi na oddziale szpitalnym aresztu śledczego w Szczecinie. Nikt nie sprawdza, czy przeprowadzający badania lekarze mają lub mieli jakieś powiązania z samym dyrektorem lub jego żoną czy córką, które również są psychologami. Po kilku tygodniach biegli wystawiają następującą opinię. Andrzej G. był chory psychicznie. Rozpoznajemy u niego psychozę określaną w psychiatrii jako epizod depresji ciężkiej z objawami psychotycznymi. W czasie zarzucanego mu czynu miał zniesioną zdolność rozpoznania czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Obecnie ma objawy zespołu depresyjnego bez objawów psychotycznych. Stan psychiczny nie wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia czynu zabronionego, wynikającego z jego choroby psychicznej. Opinia ta okazuje się przełomowa, bowiem w oparciu o nią, po zaledwie kilku miesiącach spędzonych w areszcie, Andrzej G. zostaje zwolniony, a w czerwcu 2012 roku prokuratura umarza śledztwo, uzasadniając je brakiem ryzyka niebezpieczeństwa sprawcy dla porządku publicznego oraz brakiem winy wynikającym z niepoczytalności sprawcy. W reportażu Justyny Kopińskiej przywołane zostają słowa innego, doświadczonego prokuratora, który komentuje sprawę. To niezwykle kontrowersyjna opinia biegłych. Nigdy nie spotkałem się ze sprawą, w której biegli napisaliby, że zabójca, który nie działał w obronie własnej, nie stanowi zagrożenia dla porządku publicznego. Miałem przypadek, że człowiek skazany za kradzieże dostał bardzo dziwną opinię od biegłych. Twierdzili, że powinien być wypuszczony z aresztu. Powołałem nowych biegłych, a oni wprost zmasakrowali poprzednią opinię. Bardzo trudno jest udowodnić, że biegły wziął łapówkę lub że pozostaje w jakimś układzie towarzyskim, ale i takie sytuacje się zdarzają i prokurator musi być czujny. Nie zdajemy sobie sprawy, że psychologowie i psychiatrzy mają w Polsce większą władzę niż sędzia. To oni decydują, czy człowiek spędzi całe życie w więzieniu, jak strażnik Damian Ciołek, parę lat w szpitalu psychiatrycznym, a może zupełnie uniknie kary, jak Andrzej G. Jeśli już na etapie postępowania przygotowawczego umarza się śledztwo i stwierdza, że skazany nie jest zagrożeniem, wtedy nie ma nad nim żadnej kontroli. Nie można nawet sprawdzić, czy stosuje się do zaleceń biegłych, chodzi na terapię, zażywa leki. Równie dobrze może wyjechać z Polski bez jakiejkolwiek terapii. W takiej sprawie są dwa możliwe rozwiązania. Albo podpułkownik nie miał objawów choroby psychicznej, po prostu przyszedł do pracy i zabił, wtedy powinien dostać dożywocie.
albo większość funkcjonariuszy zauważyła, że coś się z nim dzieje, był chory i wówczas nie powinien zostać skazany za zabójstwo, ale trafić do szpitala psychiatrycznego. I w takiej sytuacji to funkcjonariusze powinni odpowiedzieć za brak odpowiedniej reakcji, czyli niedopełnienie obowiązków. Należałoby sprawdzić raporty wewnętrzne służby więziennej. Takie raporty zostały przez dziennikarkę sprawdzone i okazuje się, że tych tragicznych wydarzeń nie dało się przewidzieć, bo żaden z funkcjonariuszy nie zauważył nic niepokojącego w zachowaniu dyrektora. Brak procesu o zabójstwo dziwi nawet psycholog, która została wezwana na miejsce zaraz po dokonaniu zbrodni. Podkreśla, że taka opinia biegłych jest bardzo kontrowersyjna, ponieważ stan psychotyczny może wrócić w każdej chwili. Podkreśla, że dyrektorowi potrzebna jest specjalistyczna pomoc, którą ktoś będzie kontrolował, na przykład kurator. Kobieta dodaje: u człowieka tak zaburzonego służba więzienna musiała zauważyć objawy wiele lat temu. Nie mogę uwierzyć, że nikt nie zareagował, nie zgłosił. Z taką chorobą ten człowiek nigdy nie powinien znaleźć się na stanowisku dyrektora zakładu karnego. Według mnie dyrektor żył w głębokim stresie. Przerosła go rola zawodowa. Pamiętam, że był skrajnie wyczerpany i zadowolony, że dzięki zabójstwu wreszcie zmył z siebie grzech czy brud. Chciał uciec z tego świata, a zabójstwo było do tego przepustką. Gdy zobaczył policjantów, widziałam, że poczuł ulgę. Cały ten teatr i jego rola dyrektora więzienia się skończyły. Prawidłowo przeprowadzone testy psychologiczne prawdopodobnie pokazałyby u niego głęboki perfekcjonizm w kontraście ze skrajnie niską samooceną. Miałam nadzieję, że Andrzej G. trafił do szpitala psychiatrycznego, w którym psycholodzy kliniczni prawidłowo go zdiagnozowali i zadbali o sposób jego leczenia na wiele lat. Bo zalecenia biegłych sądowych nie mają żadnego znaczenia w praktyce. Jeśli śledztwo umorzono, nad tym człowiekiem nie ma żadnej kontroli. Jeśli nie podda się leczeniu, może stanowić zagrożenie, także dla bliskich. Biegli zasłaniają się tajemnicą zawodową, a rzecznik prasowy prokuratury okręgowej stwierdza, że opinia biegłych jest pełna, jasna i nie budzi najmniejszych wątpliwości, w związku z czym Andrzej G. może zostać zwolniony do domu. Po powrocie z aresztu mężczyzna zaczyna ubiegać się o emeryturę. Mieszka w Malborku, w rezydencji, która wcześniej należała do burmistrza. Mieszkańcy spekulują, czy dałoby się tak zamieść wszystko pod dywan, gdyby podpułkownik nie był dyrektorem, jego żona szanowanym psychologiem i gdyby nie byli tak zamożni. Oboje konsekwentnie odmawiają komentowania sprawy, a media żyją nią tylko przez chwilę. Jednak sprawę udaje się ukryć tylko częściowo, bo w okolicy mówią o niej wszyscy. Kontrowersje związane z procesem, do którego nie doszło, są ogromne. Sprawa dyrektora pogłębia społeczne przekonania na temat tego, że funkcjonariusze publiczni żyją w prawnej bańce, a sprawiedliwość ich nie dosięga. Drogi są bowiem dwie. Gdyby podpułkownik był sądzony za zabójstwo, dostałby pewnie dożywocie lub 25 lat, może 15, uwzględniając okoliczności łagodzące. Skoro został uznany za niepoczytalnego, powinien spędzić wiele lat w zakładzie psychiatrycznym, a nie wrócić do domu po kilku miesiącach aresztu. Nie ma wątpliwości co do tego, że pracownicy więzienia narażeni są na stres. Brakuje pomocy psychologicznej. Tego typu praca związana jest z wysokim ryzykiem występowania zdarzeń zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu kadry zatrudnionej w jednostkach penitencjarnych. Szczególnie tej wykonującej swoje obowiązki w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Andrzej G. sam o tym mówił, kiedy kilka lat wcześniej strażnik Damian Ciołek z Sieradza zaczął strzelać z wieżyczki więziennej i zabił 3 osoby. Dyrektor powiedział wówczas, że policjanci i funkcjonariusze więzienni powinni być lepiej sprawdzani, bo ich psychika może nie wytrzymać takiego stresu. Podkreślał, że jest za mało psychologów w zakładach karnych. Podpułkownik współczuł mężczyźnie, że nie wytrzymał nerwów w pracy i kłopotów w domu. Doktor Paweł Moczydłowski, socjolog, kryminolog i były szef więziennictwa, nie usprawiedliwia Andrzeja G., ale wskazuje realne problemy zakładów karnych w Polsce. Przeludnienie i roszczeniowość mogą położyć każdego dyrektora.
Nieustanne i nieuzasadnione skargi więźniów, którzy przymusową izolację traktują jak wczasy, to codzienność polskich więzień od wielu lat. Robert Witkowski, rzecznik Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku, opublikował nawet artykuł „Więźniowie skargi piszą”, gdzie przytacza kilka zażaleń. Funkcjonariusz przed rozpoczęciem spaceru grupy więźniów nie uprzątnął pola spacerowego z wody po opadach deszczu. Nie mogę posiadać PlayStation, laptopa i telefonu komórkowego. Brak jest dostępu do telewizji kablowej. Jedzenia jest za dużo i często jest za gorące. Nie smakuje podawany tu twarożek z dżemem. Jeden z więźniów oznaczał koperty notatką, zaklejona męską spermą, wiedząc, że w sekretariacie pracują kobiety. Więźniowie nauczyli się wykorzystywać zawiłości prawa, bo zdają sobie sprawę z tego, że skargi są dla funkcjonariuszy dotkliwe, uruchamiają cały łańcuch nieprzyjemnych wydarzeń, kontroli, interwencji prawników i instytucji praw obywatelskich. Witkowski dodał jednak: paradoksalnie, jesteśmy wobec nich taktowni, staramy się zachowywać tak, aby nie dać im powodu do skargi, a niestety, oni nas obrażają. Profesjonalizm polega jednak na tym, aby nie dać się sprowokować, postępować konsekwentnie i zgodnie z przepisami. Jerzy Pobocha, biegły psychiatra sądowy, który nie opiniował sprawy podpułkownika, tak skomentował sprawę. Do przypadku Andrzeja G. odnosi się przepis kodeksu karnego, który brzmi: nie popełnia przestępstwa ten, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Dlatego biegli nie analizowali, czy w momencie popełnienia czynu Andrzej G. był w stanie silnego wzburzenia, tylko czy mógł rozpoznać znaczenie swojego czynu lub pokierować postępowaniem i czy w momencie popełnienia czynu cierpiał na chorobę psychiczną lub miał inne dolegliwości psychiczne, które spowodowały stan tak zwanej niepoczytalności. I biegli stwierdzili, że miał takie dolegliwości, więc efekt jest taki, że człowiek został zabity i nikt nie ponosi za to winy.